Witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii na kanale. Będzie to kariera Marcina Bułki w FIFA 22. Postanowiłem sobie zrobić karierę drugiego bramkarza w FIFA 22. Z tego powodu, że poprzednia kariera Cezarem Misztą mi się niezbyt udała. Ze względu na przykład na nieaktualne składy. Bo karierę Misztą stworzyłem na koncie, gdzie nie było internetu. I nie było możliwości pobrania najnowszych składów. Więc kliknąłem użyj obecnych składów. No i wyświetliły mi się składy jeszcze przed zamknięciem letniego zeszłorocznego okna transferowego. Na przykład Juranowicz jest obecnie zawodnikiem Celticu Glasgow. To wciąż mi się pokazywał jako zawodnik Legii. No i czas zaczynać z lepszą karierę Marcinem Bułką. Przechodzimy do półfinału towarzyskiego turnieju mistrzów. Wszystkie mecze w grupie za sobą mamy wygrane. Teraz w półfinale mierzymy się z Feyenoordem Rotterdam. I zobaczymy, kto przejdzie do finału. Grupowe, więc czas na półfinał turnieju. Przeciwnicy pewnie potraktują to starcie ambicjonalnie, ale w takich przedsezonowych imprezach i tak wynik jest sprawą raczej drugorzędną. Najważniejsze jest... Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Nie oglądając się za siebie albo przedrybluje rywala. Czy się sprawdzi, to inna rzecz, ale myślę, że tę kwestię w ciągu najbliższych miesięcy zweryfikuje boisko. Trochę za szybka, za mocna ta piłka. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Haraslin z inicjatywą. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Było blisko, lecz moment nieuwagi wystarczyłby zniweczyć całą akcję. Groźnie było. Dobra interwencja. Teraz może być groźnie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Blokuje uderzenie. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja! Co tam się stało? Uwaga! Świetne, prostopadłe podanie! Dobry sprint! Trzeba mieć naprawdę świetny refleks, żeby radzić sobie z takimi piłkami na przedpolu. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali tę centrę. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Oj, jak on to zmarnował, Jacku! Niewiarygodne! Zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Nicea nadal bezbramkowo remisuje. Jak widać, obraz FIFA od tego odcinka możecie zobaczyć w lepszej jakości. Dzięki temu, że nauczyłem się zgrywać obraz telewizyjny Amazona poprzez PlayStation na swój kanał. Nie przedłużając, zapraszam Was na drugą połowę. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni trenerzy zachęcali do nieco odważniejszych ataków. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Z rożnego w okolice jedenastki. Piłka opuściła plac gry. Out. Rywale naciskają. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Dobrze obroniony strzał. Haraslin z inicjatywą. Haraslin!
obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Plan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Oj, ależ teraz nie trafił. Koszmarne pudło z tego wyszło. Niby miał niezłą okazję. Obrońca jednak cały czas, Jacku, starał mu się przeszkadzać. I zrobił to całkiem skutecznie, bo ten strzał nie miał szans wpaść do siatki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. To młody i spalony. A mogło być tu groźnie. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Błąd. Strata piłki. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Próbował Haraslin, ale rywale przejęli piłkę. Może spokojnie dośrodkować. Niegroźna ta centra. Łatwo chwyta bramkarz. Jak widać, po 90 minutach nadal jest bezbramkowy remis i nadal zwycięzca jest nieznany. Przypomnę tylko, że wygraliśmy, że Nica wygrała wszystkie mecze w grupie, wygrywając FC Köln, Osasuną oraz Borussią Mönchengladbach. Do wyłonienia zwycięzcy będą na potrzebne rzuty karne. Zapraszam. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. I bramkarz broni to uderzenie! Takie coś to ja rozumiem, spisał się nadzwyczajnie. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany! Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki, trzeba go jeszcze wykorzystać. Strzelił mocno, tuż przy słupku, bramka! Taki strzał jest bardzo trudno obronić. Gol! Jedenastka wykorzystana! To zawsze próba nerwów, tym razem została zdana. Bramka! Nie!
Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. I broni ten strzał! Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Niestety! Poprzeczka! Niewykorzystany karny! Konsekwencje poniesie... I bramkarz broni to uderzenie! Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. Wszystkie oczy zwrócone na niego. Za chwilę może dać im zwycięstwo. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Zdaję sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi... I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowany i zrobił, co należy. Ależ pudło! No, podstawowa zasada z karnego. Musisz trafić w bramkę. Sprawa jest prosta. Jeśli trafi, wygrają. Coś się musi dziać teraz w jego głowie. No i odpadamy w półfinale Pucharu Mistrzów z Feyenoordem, przegrywając już tak karnych 4-3. No ale wynik w takich turniejach Pietruszka jest raczej sprawą drugorzędną. Ważne jest to, żeby drużyna jak najlepiej się przygotowała do nowego sezonu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji mojego kanału oraz zostawieniu dzwoneczka. Do następnego odcinka.